Jak tylko się dowiedziałem, że powstanie druga część Mac, no to nie mogłem się doczekać. Z wielkim zapałem i radością, słuchajcie, czekałem na tę premierę, a tak naprawdę to nie. Dowiedziałem się to chyba dwa tygodnie temu, że to już wchodzi do Kin. Wiedziałem wcześniej, że będzie, ale nie wiedziałem, że już teraz. No w każdym razie poszedłem na premierę, rzecz jasna i akurat tutaj będę omawiał swoje wrażenia z wersji 3D, słuchajcie. Co prawda film jest ten sam, no ale troszeczkę się inaczej odbiera jednak, tak? w tej konkretnej wersji. Po prostu tak późno były seanse, bo pod wieczór dopiero, że najwcześniejszy był właśnie ten w 3D, słuchajcie, na 16. Okej, okay, był jeszcze dubbing na 11, ale no... <grytanie> Obejrzeć demek i to jeszcze z dubbingiem, to już by naprawdę... Trzeba być chyba jeszcze większym masochistą niż ja potrafię być, także darowałem sobie. Ale wspominam o tym 3D, bo wrażenia mogą być ciutkę zniekształcone, natomiast nijak to nie wpływa na fabułę i... No na treć tego filmu po prostu, tak? Czy to 3D było mi potrzebne? Nie do końca, ale po prostu taką miałem możliwość. Szybciej mogłem obejrzeć. I, I w sumie to był główny powód. Także dzisiaj oczywiście bez spoilerów wam powiem, jak mi się ta część podobała. No, mały teaser nie za bardzo, ale najpierw intro i zacznijmy od początku. rozmachu niewiele się tutaj zmieniło, ponieważ nadal jest to film za grubo ponad 100 baniek no i twórcy w zasadzie jeżeli chodzi o scenarzystów to są te same osoby, oczywiście w głównej roli wraca nasz łysy kolega Jason Statham no i generalnie to samo studio i tak dalej i tak dalej natomiast zmienia się tutaj reżyser i czy wyszło to na dobre? No tak średnio bym powiedział i teraz tak, już pierwsza część była Według mnie i w zasadzie wielu, wielu osób po prostu właśnie też średnia. No i dostaliśmy sequel średniego filmu. Tak więc co mogło pójść nie tak? <laughs> no, wydaje się, że wiele rzeczy. I niestety wiele właśnie nie zagrało. Zaraz wam powiem, co konkretnie. Natomiast z drugiej strony, też nie ciężko było zrobić lepszy film. Z racji na to, właśnie jak wygląda ten pierwszy. Więc poprzeczka nie była jakoś mocno zawieszona. Nie wiem, tak jakby ktoś chciał zrobić sequel szczęk lepszy od. Pierwowzoru. Byłoby to nielada wyzwanie. Tutaj po prostu był średniak i można to było zrobić lepiej, ale no nie. Dlaczego to nie działa? Taki jeden z powodów. A mianowicie, no Demek słuchajcie, nie jest o Megu, Nie jest to Rekinie. To znaczy pojawiają się tam Megi. No właśnie używam liczby mnogiej, bo oczywiście działamy tutaj zgodnie z amerykańską zasadą sequeli, czyli musi być wszystkiego więcej, mocniej, szybciej, więcej wybuchów, więcej... Z tej słuchajcie, i, i po prostu wszelakiej maści, zabiegów musi być więcej. Także tutaj chyba bez większych niespodzianek. No ale z racji, że jedynka kosztowała, no tam się mówi, w przedziale 130 do 180 milionów, a zarobiła ponad 500, słuchajcie. No to wiadomo, że szybko projekt dostał zielone światełko. Tylko że znowu chyba jest to takie odcinanie kuponów i po prostu skok na to, żeby zarobić trochę siana. Ale wydaje mi się naprawdę, i to mówię z przekonaniem, że. Nawet jeżeli produkcja jest nastawiona głównie na zarobek, to i tak można ją zrobić fajnie, po to, żeby więcej ludzi zachęcić po tym sensie, żeby poszli później na potencjalną trzecią część. Ja nie rozumiem, czemu w ten sposób się tak nie robi. Przecież jest tyle serii w tym gatunku, takim, no tutaj nie tak czysto horrorowym, ale thrillerowo, sci-fiowo, słuchajcie, animal atakowym. Animala tak oczywiście jest pod gatunkiem horroru, ale to jest takie, wiecie, tutaj PG-13, bym powiedział nawet, że 7, bo tu żadnej krwi nie ma i tak dalej, tam rekin kogoś zerze, ale to nie jest nawet brutalne w żaden sposób. Także na spokojnie wydaje mi się, że powinni wyciągnąć wnioski i po prostu utrzymać jakikolwiek poziom, nawet to zrobić lepiej właśnie niż tamta część. I po prostu nadal tym interesować ludzi, bo jeżeli dostaniemy na przykład pięć fajnych części, no to chętnie je obejrzymy. Dla tych ludzi, co lubią tego typu tematykę, przy okazji taką fajną rozrywkę, na którą można się wybrać z rodziną. Natomiast ten film mówi nie, zróbmy gówno. No i tak to właśnie wygląda w ten sposób. Jest kilka postaci, które znamy z pierwszej części i tutaj wracają, są jakkolwiek istotni. No, ci co nie przeżyli, no to tutaj się nie zrespią, rzecz jasna. Ale jakieś tam nawiązania, drobne wspomnienia powiedzmy też się pojawiają. Natomiast nie odświeżałem pierwszej części, a ma ona już 5 lat, także nie pamiętam detali, i na razie więcej się do niej za bardzo odnosił nie będę. W każdym razie, ta część stawia na taką fabułę, że mamy oczywiście ponownie naszego, słuchajcie, Jasona, który no tym razem udaje się na misję całej tej platformy badawczej, która stoi na środku oceanu. No i po prostu badają głębie, bo tutaj też mamy. Pod tytuł trench, przetłumaczony właśnie na nasze jako głębia. No wiadomo, że to, co odkryto przy okazji fabuły poprzedniej części, czyli Megalodona, no to tam, słuchajcie, pod tą wodą, głęboko, głęboko, jest dużo więcej rzeczy, dużo więcej gatunków, du dużo więcej do odkrycia jeszcze. I rzeczywiście ta część jest taką poniekąd eksploracją tego wszystkiego, bo ta misja tutaj z początku filmu, po prostu. Rzeczywiście jest taką misją, żeby poodkrywać, po prostu pozwiedzać, pobadać, więc niby wszystko spoko. No i teraz tak, pewnie pamiętacie, tę dziewczynkę z części pierwszej, ona tam mogła mieć na oko, nie wiem, 7-8 lat. Tutaj się mówi, że ma 14, no to powinna mieć 9 chyba w tamtej części, jeżeli by się trzymali tak w pełni tego. No i tutaj postać grana przez Stitama jest hmm, jej przyszywany ojcem, chyba tak to będzie najprościej opisać. No i generalnie oni, ta cała załoga z Jasonem, byli już tam dwadzieścia kilka razy. Słuchajcie, pod wodą, właśnie na jakiejś misji, sobie pływali, sprawdzali różne rzeczy i tak dalej. I akurat za 26 razem, czyli w momencie, gdy fabuła się tutaj wydarza, naszego filmu, to wtedy ta dziewczynka wbija się na podkład, podkład, wbija się na pokład z nimi, niezauważona i Jason patrzy: Koleżanko, to jest za niebezpieczna misja dla ciebie. Mówię ci, że nie możesz z nami płynąć. A ona oczywiście się schowała, wzięła sobie skafander i już tu jest. Także, no wiadomo, że w tym konkretnym momencie coś nie tak pójdzie i coś złego się wydarzy, bo przecież ten scenariusz jest pretekstowy, jest tendencyjny i po prostu upycha takie rzeczy, które nie wydarzyłyby się nigdy indziej, ani wcześniej, ani później, tylko teraz w tym momencie, za tym kurwa 26 razem. No ale dobra, to nie jest jeszcze problem tego filmu. Problemem jest to, że osiągnęliśmy skalę absurdu wyższą niż, nie wiem, Fast and Furious w kosmosie chyba tylko to przebija, słuchajcie. Chociaż <grym> mi się wydaje, że ten film jest jeszcze durniejszy. Okej, okay, pierwsza część miała problemy, bo czasami zachowywała się w miarę rozsądnie tylko po to, żeby za chwilę strzelić jakąś głupotą i nielogicznością bohatera. Na rzecz jego zachowaniem, tak? Żeby po prostu zachował się ktoś jak idiota. Tutaj cały ten film, mam wrażenie, jest tak idiotyczny, że po prostu ja nie jestem w stanie w to uwierzyć, bo teraz tak, mamy tę misję i dzieje się coś pod wodą w tej głębi, oni przepływają przez tę szczelinę, no i tam dochodzi do pewnego rodzaju wypadku. No i teraz tak, wydawało mi się, że będzie to fajny punkt wyjściowy, ja nie oglądałem trailera też zaznaczę i bardzo dobrze, bo obejrzałem po filmie i patrzę ile tam jest spoilerów, to jest masakra. I pomyślałem sobie, że ej, może ten film będzie się w całości albo w 3 czwarte dział pod wodą, to by było fajne, no bo... To by był pomysł, gdzie mamy taki naprawdę bardzo ciasny, kameralny. Słuchajcie, klimat. Przyjemy to osaczenie, tę głębokość, gdzie jest to super niekomfortowe, takie klaustrofobiczne. I to by było naprawdę niezłe. Natomiast jednak to tak trwa ze 40 może minut i jednak dalsza część filmu rozgrywa się na powierzchni. I okej, okay, finał daje trochę frajdy, głupiej, ale jednak, natomiast tam jeszcze jakoś dało się to w moim odczuciu oglądać. Ale to jak. Abstrakcyjny jest, słuchajcie, ten wątek pod wodą, to jest po prostu niemiłosiernie durne. Co tam się dzieje z niektórymi bohaterami, to, co oni przeżywają, jakie oni pułapki przechodzą, ile tam jest zagrożeń? To tak naprawdę jest tutaj, słuchajcie, mam wrażenie, incepcja pułapek. Bo my dostajemy coś hardkorowego, sytuację, z której prawie nie ma wyjścia, tylko po to, żeby za trzy minuty dostać jeszcze gorszą sytuację, z której też nie ma wyjścia, żeby dostać jeszcze zaraz kolejną. I mamy takie. Schodzenie levelami w dół, właśnie jak w Incepcji, że coraz gorzej, coraz trudniej, ale i tak nie ma żadnego problemu, praktycznie, żeby z jakiejś opresji wyjść. Oczywiście nie jest to film bez ofiar, ktoś tam po drodze musi zginąć, ale słuchajcie to. W kwestii implozji na przykład, co się tutaj działo, była jedna logiczna scena, ale pływanie, oni tam byli 7 km chyba pod powierzchnią. Czy ileś tam, w każdym razie kilka ładnych kilometrów i pływanie bez skafandra na przykład. What the fuck is going on? Ja rozumiem, że to jest, słuchajcie, film taki durnowaty, rozrywkowy sci-fi. No właśnie, tylko gdzie tu jest te sci-fi? To jest. Faj, bez sci. <głupoty> Turbo głupoty. jakby myślę, ktoś przeanalizował, ktoś jest znany na tym temacie głębiej. <głupoty> Dobre słowo, no to myślę, żeby mógł się, <głupoty> słuchajcie, za głowę złapać. No ale tak. Jest, słuchajcie, jedna niebywała zaleta w tym filmie, a mianowicie jego tempo. To, że on utrzymuje naprawdę dynamiczny poziom tej produkcji, jest to taki trochę akcyjny, jak jakby nie patrzeć. No i rzeczywiście rozrywka przez te całe dwie godziny leci po prostu. Jest cały czas praktycznie nieustannie. Więc to jest spoko, bo ten film szybko mija, mimo że trwa dwie godziny. Naprawdę nie czuć tego metrażu, i to jest ok. Natomiast, no po prostu. Z racji, że twórcy stawiają na to, żeby zrobić właśnie wszystkiego więcej, mocniej, szybciej, no to wpadają w taką tonę absurdów, że ja nawet nie chcę mi się tego wszystkiego wymieniać, ale też no, byłyby to już spoilery, dlatego tylko niektóre tutaj rzeczy napomkam. Ale no po prostu, jak obejrzycie sobie te produkcje, bo na pewno część z Was pójdzie, to nawet wydaje mi się, że ciężko się to ogląda z wyłączonym mózgiem, bo jasne, że niektóre produkcje traktuję jako guilty pleasure. Po prostu jako takie odmóżdżacze, gdzie nie zastanawiam się zbytnio nad fabułą, bo liczy się dla mnie głównie rozrywka czy akcja. Ale w tym wypadku, nawet w tej swojej konwencji to tak bardzo kuleje, że po prostu ja nie jestem w stanie tego zaakceptować. Nie ma też żadnych relacji w tym filmie. Jak mieliśmy trochę kartonowych postaci w poprzedniku, mówię o tych co się pojawiają też tutaj, to one nadal w tej części są tak samo kartonowe, tak samo nierozpisane, tak samo nie ma... Żadnej chemii, słuchajcie. No jest, co prawda, coś tam pomiędzy Jasonem a tą jego, powiedzmy, córką. Trochę tam jest, ale to takie bardziej, że ona jest na doczepkę i tak naprawdę, jakby jej nie było w tej fabule, to też by się niewiele zmieniło, bo tak naprawdę ona tam na chilku jest. No ale, też jeszcze mam taki jeden problem, że my jesteśmy kilka kilometrów pod tą ziemią, tam powinno być ekstremalne ciśnienie, napięcie pomiędzy bohaterami i w ogóle taki. Już no właśnie ekstremalny stres, to powinno wszystko tak kulminować, że aż byśmy czuli pot na, słuchajcie, skórach tych bohaterów. Po prostu tę te ciasnotę, ten ogromny, ogromny stres, to napięcie. Tak naprawdę większość tam się zachowuje jako, Aha, mamy jakąś misję, wiecie, chodzimy sobie w basenie z kulkami met pod ziemią i robimy jakąś scenkę. Tam nie ma atmosfery, słuchajcie. Tylko to, że my sobie wyobrażamy, że oni rzeczywiście są tyle kilometrów pod ziemią daje jakieś takie trochę napięcie, trochę niepewność w naszych ciałach, ale tak naprawdę z nich, z tych postaci to nie wynika, z tego nie czuć. Oni się zachowują jakby byli, słuchajcie, na queście idziemy do Biedronki pokonać Karalucha, co w Bananach był, no żeż kurwa, to po prostu ja nie wiem jak to kiepsko jest wyreżyserowane, że nie czuć podstawowych rzeczy, które powinny wynikać z fabuły. No i słuchajcie... Ten film w ogóle nawiązuje do dinozaurów. Nawet jest taka scena, pierwsza zresztą, o opening jeszcze przed tytułem. To też jest w trailerze na samym początku, więc można sobie obczaić. Troszeczkę mi się skojarzył ten niedawny film z Adamem Driverem, właśnie 65. Taki był tytuł. Słuchajcie, niby fajnie, że wracamy, że pokazujemy, że Mac już był tyle milionów lat temu, tylko no właśnie Mac nie jest tu w ogóle istotny. Tak naprawdę jakby go wyciąć, ten film byłby czymś, co pokazuje różne inne gatunki, że tam jakaś kurwa meduza wypływa wielka ośmiornica, jakieś. nie wiem, skaczące, pływające główna jednocześnie no po prostu to jest mieszanka wszystkiego i z jednej strony fajnie, bo to akurat wynika z fabuły. Tylko no właśnie, czy ten film jest o przerośniętym rekinie? Nie. Czy jest jakaś walka z rekinem? Tak, nawet z kilkoma. Ale tak krótko jest on na ekranie, że nie daje to satysfakcji, a jednak idziemy na mega. Dostajemy słuchajcie, wszelakiej innej maści dziwactwa, mega nie za bardzo. I teraz tak. Ten film ewidentnie zżyna ze szczęk 2. Akurat ostatnio te części sobie odświeżałem, więc jestem na bieżąco. I słuchajcie, jedno nawiązanie jest fajne, bo jest bohater, którego też znamy z pierwszej części, on mówi, że o, zrobił sobie takie kule do pistoletu, jak były w szczękach 2, czyli po prostu je zatruł dodatkowo. No i fajnie, to jest nawiązanie, ok, wszystko miło, ale jak już się pojawiają ujęcia, o, ona jest w trailerze, to wam pokażę te. O, ujęcie z paszczy rekina, to jest typowo ze szczęk 2. I normalnie bym nawet tego może nie powiązał, ale oni wprost mówią, że. Nawiązują do tego filmu, i to też niby możemy potraktować jako nawiązanie, ale co to za nawiązanie, jak to jest jeden do jednego zrobione ze szczęk? Mamy później, słuchajcie, w momencie walki z rekinem, użycie, no w tym wypadku nie harpuna, ale jakiejś tam deski czy czegokolwiek, gdzie ujęcie tej walki i użycia tego przedmiotu wygląda identycznie znowu jak właśnie z finału szczęk 2. Tutaj teraz nie mówię w którym to momencie zostało użyte, to i tak jest nieistotne, bo tych megów tam jest kilka, więc jasne, który się oberwie, wiadomo o to chodzi w tym filmie. Ale słuchajcie, no, to już tak po prostu perfidnie sobie kopiują te sceny, że nawet nie wkładają nic od siebie, tak? Nie jakoś reinterpretują tych scen, tylko po prostu, ow, była scena, my zrobimy taką samą. Wow, zajebiste nawiązanie, słuchajcie, no czyli tak, nie ma pomysłu, jest to wszystko odtwórcze, tylko działa rozrywkowo, jest to tak pusta, tak tania akcja, tania nie budżetowo, tylko fabularnie, bo akurat budżet był wysoki, więc tani film to nie jest, jeżeli chodzi o hajs. Ale to jest po prostu taka wydmuszka pierdziuszka, słuchajcie. No po prostu o tym filmie się ciężko rozmawia, bo on nic nie dostarcza oprócz trochę zabawy. No po prostu nic. I jedynka była podobna, ale jednak trochę bardziej angażowała, trochę bardziej mnie ciekawił ten rekin, bo w ogóle był mu czas poświęcony. Tutaj to się tak wszystko rozprasza na wszystko wokół, że już nawet. no Nie, no nawet Jason nie, nie dowozi, no bo on. Okej, okay, zrobił swoją robotę aktorską, na pewno, ale. On nie ma szans tego filmu udźwignąć na swoich barkach, bo ten scenariusz jest do dupy. Co prawda scenarzyści się nie zmienili, ale reżyser się zmienił i jeszcze gorzej to wyszło. Także szczerze, jak dla mnie nie ma o czym rozmawiać, za ja specjalnie jeżeli chodzi o ocenę, no to tak. Jedynce dałem 5, był to średniak, tutaj daję 3. No jest to po prostu słaby film, nie polecam. Ale jeżeli chcecie nadrobić, bo lubicie jedynkę, to nie sugerujcie się jakoś mocno moją oceną, bo jeżeli te walory rozrywkowe Wam wystarczą, to jest szansa, że będziecie się dobrze bawić. Także tyle chyba z mojej strony. No i generalnie wersja 3D nie jest jakaś epicka, nie, to takie te zwykłe 3D, to wiecie, nie jest nic specjalnego. Troszeczkę mi wręcz to obraz rozpraszało, nie było do końca szczegółów, czasami widać i detali, a nie jest taki nie wiem, niedoświetlony film czy coś, chociaż czasami jest ciemno tam pod ziemią, ale no, fajnie, właśnie jakby pod tą ziemią zostali, wyszedłby z tego klimatyczny, bardziej zdecydowanie film. A tak, to niby jest trochę na poważnie, pod tą ziemią, później wychodzimy na powierzchnię, słuchajcie, w już tak abstrakcyjny sposób, że nawet yy, nie chce mi się o tym mówić. No i tam się to zaczyna rozmywać wszystko i rozjeżdżać w taką tanią amerykańską komedykę. Także po prostu, no, wrażenia są mizerne, jeżeli chodzi o mnie. Trójka, a jeżeli chodzi o dzisiejszy hashtag, to kto dotrwał do końca, możecie zostawić hashtag szczęka Jasona. <laughs> to wymyśliłem to na bieżąco, dobra. To tyle ode mnie. Jak byliście w kinach, to dzielcie się w komentarzach spostrzeżeniami, czy polecacie, czy nie polecacie. No i widzimy się w kolejnych materiałach ode mnie. To tyle, do zobaczenia. Trzymajcie się i strzałka.